Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy piękną, cudowną pogodę do nagrywania. Słoneczko świeci, teraz już temperatura na plusie. Śnieg się topi. Za chwilę 11. Dzisiaj 21 stycznia. I korzystając z tego, że jest tak pięknie, spóźniony materiał o panelach fotowoltaicznych, które są na dachu, na domie. Porównanie względem produkcji tych i opinia po 2 latach użytkowania tych paneli. Bo tym w styczniu minęły już 2 lata, a tym chyba w grudniu, coś takiego pod koniec roku tamtego, minęły 3 lata użytkowania. I z tych jestem bardziej zadowolony, ponieważ no więcej prądu produkują przy podobnej mocy. Tam jest minimalna różnica. I w okresie zimowym są przysłonięte lekko przez silosy, kiedy słońce już jest bardziej na zachodzie. Także w 100% tego słońca nie wykorzystują. I w jednym filmie wam mówiłem, że tutaj jeszcze silos ma być nowy. I ktoś się zapytał, czy ten silos nie przysłoni tych paneli. Sam silos nie przysłoni, ponieważ wysokością będzie taki sam jak te dwa. Aczkolwiek żmijka będzie trochę wyższa, więc w godzinach wieczornych, latem to słońce będzie wyżej szło. To latem może nie, ale w godzinach wieczornych, w okresie zimy, to na pewno będą bardziej przysłonięte. Aczkolwiek i tak różnica jest na duży plus w stosunku do tamtych paneli. Także taki cień to pewnie spowoduje niewielki spadek produkcji. Mówię o tych panelach, ponieważ idę do nich, w ich stronę, w stronę falownika, bo chcę wam pokazać bieżącą produkcję tych i porównam w stosunku do produkcji tamtych paneli bieżącej. Watów ten falownik produkuje. Patrzcie. Tamten też. Aż dziwne, bo ostatnio było na minus tych paneli połowa produkcji była. Pewnie przez to, że trochę słońce za chmurami się schowało. Poczekamy chwilę, bo te się rozkręcają, a te mają dalej 1,16. No i to już by się teraz mniej więcej zgadzało. Chociaż pytanie, z jakim opóźnieniem na aplikacji są podawane te informacje. Bo tutaj na bieżąco 2,140. Tutaj dalej 1,16 pokazuje. No. I to samo wykres mówi. Ale zawsze patrzę na miesięczną, czy tam dzienną produkcję. 1,12. Tamten falownik wyprodukował. A ten 1,8 już dzisiaj. Wczoraj 3,2. A tamten wczoraj 2. No i tak samo można porównać zeszły miesiąc. Ten miesiąc 59, 46, poprzedni 36. Już wam pokazuję. W grudniu podobnie. Wyszło. Aż dziwne.
Ale jak się już porównuje cały rok, no to 4,1 MWh kontra 4,5 MWh ta instalacja wyprodukowała, czyli jest plus minus około 400 kWh różnicy między nimi. I ostatnio wam pokazywałem, że te rzędy za blisko siebie są zamontowane i jeden przysłania drugi. I tak to wygląda. Co prawda nie ma lodu, bo już wszystko się stopiło. No tam jeszcze trochę zostało. Ale widzicie, w jakim stopniu panele są przysłonięte przez poprzedzający rząd. I tu właśnie duże pewnie rozbieżności się robią między tymi instalacjami, bo słońce tak nisko, nie wiem przez ile miesięcy jest, przez 3-4, a obstawiałem od początku, że ta instalacja będzie więcej produkowała od tamtej, ponieważ panele są na ekierkach, czyli mają lepsze chłodzenie oraz powinny mieć lepszy kąt, bardziej optymalny do słońca. I z tamtej firmy, która montowała tamte panele, jestem bardziej zadowolony niż z tej, mimo że są ładnie położone, przymocowane, no to blacha jest pozaginana, no oraz mają mniejszą produkcję. Te dwie rzeczy na minus. No i taki jest minus montowania paneli na dachu. Ta blacha po tej ekipie no strasznie wygląda. W wielu miejscach pozaginana. Plus jest taki, że przestrzeni się nie marnuje na stojący żagiel. I no i się nic z tym nie dzieje. Jak jest dobrze zrobione, to wiaty już były, przetrwała ta instalacja wiaty, spalić się nie spaliła, ubezpieczona jest, także w razie czego. No minus taki, że jakby był żagiel, to panele by się nie przysłaniały, by była trochę większa produkcja tego, podejrzewam. I teraz najważniejsza kwestia, czyli finansowa, jak to wychodzi. Rachunki przychodzą tylko za przesył, a tak to za prąd nic nie płacimy. Tamta instalacja jest praktycznie idealna, ta jest trochę za duża zrobiona, także cały czas patrzymy, gdzie by ten prąd zutylizować. Gospodarstwo łącznie z domem zużywało prądu przed założeniem 3600, teraz może trochę wzrosło, no to jest około 4000 kWh rocznie. Kilowatogodzina na chwilę obecną kosztuje z przesyłem oczywiście ponad złotówkę, bo do tego wiele komentujących się czepia, że kilowatogodzina tyle nie kosztuje. No tak, no ale dodajcie sobie do tego przesył, który i tak musicie zapłacić, no to wychodzi ponad złotówka, złotych 20, coś takiego. Czyli przy zużyciu 4000 kWh, no to wychodzi ponad 4000 zł do zapłaty za prąd rocznie. Biorąc pod uwagę dom i gospodarstwo, no to instalacja kosztowała 24, coś takiego, czyli 5-6 lat czas zwrotu inwestycji. Te panele już 3 lata są, także jeszcze 3 lata i będziemy na zero. Co do tych, no to sklep zużywał 1600 czy 1800 kWh. Cena prądu dla przedsiębiorstwa jest chyba z dwa razy wyższa, bo płaciliśmy wcześniej takie same rachunki
na gospodarstwo, jak i na sklep, mimo tego, że zużycie było o połowę mniejsze. Teraz jest dołożona klimatyzacja. Te panele kosztowały niecałe 20 tysięcy. Zużycie prądu przez klimatyzację do chłodzenia i do ogrzewania zimą. Do chłodzenia latem, do ogrzewania zimą. Wzrosło pewnie z 2,5 tysiąca minimum kilowatogodzin teraz wynosi. No plus się jeszcze ten nadmiar jakoś zutylizuje i panele kosztowały 20 tysięcy. Chyba trochę jeszcze mniej po odliczeniu VAT-u. Także niecałe 5 lat czas zwrotu takiej instalacji, licząc po bieżących cenach energii. A może będzie jeszcze gorzej, jeszcze drożej. To jeszcze szybciej się zwrócą. Oby jak najdłużej się te stare zasady utrzymały, nie zmienili tego. Także dalej uważam panele za opłacalną i fajną inwestycję. Bo czas zwrotu niedługi, a po tych 5-6 latach będą przynosiły zysk. Bo już będą spłacone i nie trzeba będzie płacić za energię. I można sobie poprawić komfort życia poprzez zamontowanie jakiegoś tam klimatyzatora w celu wykorzystania nadmiaru energii, schłodzić się latem, ogrzać zimą, czyli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, ewentualnie jakaś grzałka do bojlera, żeby nie trzeba było palić w piecu latem. Taki właśnie jest plan, żeby zagospodarować resztę tamtej energii i taki minimalny rachunek raz na pół roku zapłacić, żeby wszystko w 100% było wykorzystane i nie oddać żadnej kilowatogodziny do elektrowni. I to tyle w tym filmie, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, 2 filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!